Suwalczanie dokonujący opłat za dokumenty wydawane przez Wydział Komunikacji Suwalskiego Ratusza mogą zrobić to za pomocą karty płatniczej. Szybko i prawie bez kolejek. Jeszcze jest za wcześnie by stwierdzić czy będą chętni by skorzystać z takiej formy płatności. W kraju zainteresowanie jest spore. Petenci oszczędzają dzięki nim sporo czasu i energii. W tym momencie podchodząc do okienka, rejestrując swój samochód czy też odbierając prawo jazdy, załatwiamy wszystko za jednym podejściem, nie musimy do tego okienka podchodzić dwa razy, tak jak to było do tej pory, że musieliśmy skorzystać albo z wpłatomatu, który jest ustawiony w holu urzędu, albo pójść do banku i tam dokonać wpłaty. Teraz podchodząc do okienka, rejestrując autobus, odbierając prawo jazdy, składamy wszelkie dokumenty, płacimy kartą płatniczą, jeżeli ktoś taką kartę posiada i od razu rejestrujemy swój pojazd. Terminale powinny przyczynić się nie tylko do skrócenia procedury wydawania dokumentów, ale także kolejek, w których interesanci musieli stać dwa razy. To dobra wiadomość. Warto jednak wiedzieć, że od elektronicznej Transakcji naliczana jest dwuzłotowa opłata manipulacyjna. To nie wszystko. Wydział Komunikacji daje też możliwość dokonania płatności online w formie przedpłat za pośrednictwem strony InfoCare. Płatności przez internet dedykowane są dla obeznanych z internetem, ale możliwość jest. Procedura wcale nie jest trudna, a wszystkie kroki, które należy wykonać, są szczegółowo omówione.